wstaję rano, budzę się przeważnie w hotelu, myję się, ogarniam, idę na śniadanie, po czym przyjeżdżam oczywiście na stadion, gdzie chłopaki są już wcześniej i przygotują moje motocykle, mój cały sprzęt. Staram się ogólnie zachować rutynę przed meczami, żeby to wszystko było w miarę powtarzalne. No aczkolwiek mam cały czas na ręce brązoletkę, która przynosi mi szczęście. Taka czarna, zwykła, noszę ją i jeżdżę też w niej cały czas. Pierwszy na kolanik zakładam właśnie prawy, tak już się przyzwyczaiłem i zawsze to powtarzam. Zazwyczaj mam ułożony plan przed meczem, który układam razem z moją panią psycholog. No i oczywiście słucham dużo muzyki, która mnie uspokaja, bo wiadomo, stres u zawodnika żużlowego występuje i bardzo często on się pojawia, dlatego muzyka potrafi u mnie to zminimalizować. Zazwyczaj rozgrywamy się z chłopakami, to jest taka śmieszna rozgrywka, ale moim zdaniem ona nas spaja, jesteśmy wtedy tak bardziej zgrani. Odcięte od social mediów, jak najbardziej to rozprasza głowę zawodnika podczas dnia meczowego. Skupiam się na moim zadaniu. Tutaj jest moje łóżko, mam swoje poduszki. Przespałem to już wiele godzin. Jest to materac zrobiony specjalnie pode mnie, pod moje wymagania. Wiadomo, żebym się dobrze wyspał, bo jest to bardzo potrzebne w naszym sporcie. Mam tutaj też lodówkę, która jest przenośna. Czasami jest w busie, czasami jest w parku maszyn. Teraz jesteśmy w moim boksie, gdzie przygotowujemy się do meczu, gdzie działamy razem z moim całym teamem. Są moje dwa motocykle, które są przygotowane praktycznie już do zawodów. Dalej mamy skrzynki, w których są wszystkie moje narzędzia, które są potrzebne do meczów. Są tu różne imbusy, cążki, dysze, różne klucze. No jest to tak naprawdę wszystko, co jest nam potrzebne. Moje dmuchawki, skrzynka, mamy tutaj filtry i łańcuchy, przeduszki do łańcuchów. Wozimy tutaj zębatki z jednej strony skrzynki, jak i z drugiej. To są zębatki, którymi, powiedzmy, manewrujemy podczas meczu, zależnie od tego, czy tor jest bardziej przyczepny, czy bardziej twardy. Praca mojego teamu to już jest zorganizowane działanie, które jest wyrobione od paru meczów. Każdy ma tam swoje obowiązki, które wypełnia. Jest to już pewna rutyna, ale są dwie głowy, jak Darek Łapa i mój tata właśnie, które sprawują nad tym swoją opiekę. No i jest moja sfera, w której ja się odnajduję podczas meczu. Są tu, wiadomo, moje kaski, czerwony i niebieski. To są kaski marki Shoei. Nowe, pomalowane przez firmę Starnova. Mam tutaj torbę, w której mam dużo rzeczy. Są tu rękawiczki. Dwie pary wożę zawsze. Wiadomo, tak jak mówiłem, nie może zabraknąć żelków również. No i oprócz tego w cieplejsze dni jest jakiś wiatrak, w zimniejsze mamy grzałkę. Zazwyczaj siedzę sobie tutaj. Jeżeli jest to bieg po biegu, to przychodzi fizjoterapeuta, jakieś tam masaże rąk, żeby się przygotować do następnego biegu. Konsultuję z chłopakami moje polecenia, albo co zauważy, co jest na plus, co jest na minus. Gadamy tutaj, ale zazwyczaj szykuję sobie swój sprzęt do biegu, a tutaj resztę zostawiam chłopakom. Czasami gogle fruwają, czasami kaski latają, ale to jest, myślę, że normalne w naszym sporcie. Każdy ma swoje emocje i czasami właśnie te kaski cierpią na tym. No ale taka już jest część tego sportu.